Zapamiętaj coś takiego: jeżeli masz dwie proste, które są do siebie równoległe i przecinasz takie proste trzecią prostą, to wzdłuż tej trzeciej prostej będą powstawały charakterystyczne kąty. Ten kąt i ten kąt, który zaznaczyłem, to są kąty równe. Nazywamy je w matematyce kątami naprzemian ległymi. Te nazwy nie są jakoś mega ważne, ale musiałem to powiedzieć, żeby filmik był mądry. Popatrzmy więc na rysunek w zadaniu. Poszukajmy kątów odpowiadających. To jest przykład kątów odpowiadających. Od razu możemy zapisać, że kąt alfa to się równa 30 stopni. Druga para kątów odpowiadających to kąt gamma i kąt 50 stopni. Od razu zapiszmy. Dobra, tutaj sobie to zmarzymy. I teraz wiem, że kąt gamma ma miarę równą 50 stopni. Kąt alfa ma miarę równą 30 stopni. Muszę wyznaczyć miarę kąta beta. I tutaj możemy mieć dwie opcje rozwiązania, co najmniej dwie, bo ogólnie w matematyce to moż, moglibyśmy znaleźć ze 100 opcji rozwiązania. Pierwsza opcja, najkrótsza, ale trzeba poznać takie twierdzenie. Jest to twierdzenie dotyczące kąta zewnętrznego nieprzyległego do... Kątów wewnętrznych w trójkącie. I w tym twierdzeniu, to twierdzenie mówi nam tyle, że jeśli dodamy ten kąt i ten kąt, zauważ, że oba kąty nie przylegają do kąta zewnętrznego trójkąta, to wówczas ta suma 30, 30 i 50 stopni to jest 80 stopni. Czyli ten brakujący kąt beta. I tak samo, gdybyśmy popatrzyli na ten trójkąt tutaj, to dodając kąt 30 stopni i 50 stopni, czyli kąty, które nie przylegają do kąta zewnętrznego beta, otrzymalibyśmy również kąt o mierze 80 stopni. Takie sprawdzenie. I to jest ta pierwsza metoda. Mniej znana. Bardziej znana w szkole wyglądałaby w taki sposób. To wymarzymy. Niepotrzebne. Moglibyśmy zauważyć, że kąt beta jest kątem przyległym do brakującego kąta w trójkącie. No więc niech ten kąt będzie niewiadomą x, -em. i teraz, jeżeli do x dodasz 50 stopni, 30 stopni, to otrzymasz 180. Stopni, ponieważ taka jest suma miar kątów w dowolnym trójkącie. Tutaj jeszcze musimy uporządkować. 80 stopni przenosimy na prawą stronę, otrzymujemy 100 stopni. I teraz spójrz. Na razie policzyliśmy kąt x, a mamy policzyć kąt beta. No ale wiemy, że jeżeli dodamy do kąta x kąt beta, to otrzymamy. 180 stopni, bo są to kąty przyległe. No to wstawiam zamiast x 100 stopni, dodaję kąt beta. Beta jest niewiadomą, więc zostawiam ją po lewej stronie, a 100 stopni przenoszę na prawą stronę. Odejmuję 100 stopni obustronnie, mówiąc krócej. I stąd mamy kąt 80 stopni. Tutaj mamy pierwszą metodę rozwiązania dla kąta beta. A tutaj jest druga metoda. No chyba lepiej zapamiętać to twierdzenie o kącie zewnętrznym, nieprzyległym do kątów wewnętrznych w trójkącie. Tak, bo będzie krótsze rozwiązanie. No i to tyle w tym przykładzie. Za chwilkę kolejny przykład.